Dzień dobry, z tej strony Daniel Czyżewski z portalu energetyka24.com. Zapraszam na wysłuchanie podcastu na temat wojny błyskawicznej, można powiedzieć, wojny cenowej na rynku ropy naftowej, która trwała niemal dokładnie miesiąc, a zakończyła się największą w historii umową dotyczącą cięcia produkcji tego surowca. Kryzys na rynku ropy naftowej ma swoje źródło, rzecz jasna, w wybuchu epidemii koronawirusa. Nie jest to skomplikowane, ludzie zwyczajnie poruszają się mniej, zarówno na długie dystanse samolotami, jak i na krótsze samochodem, od choćby do pracy. Wielu, jak wiemy, pracuje zdalnie. W ujęciu globalnym zatem popyt na ropę naftową spadł mniej więcej o 30%, co stało się ogromnym bólem głowy dla krajów produkujących ten surowiec. Wiele z tych krajów zrzeszonych jest w największej tego typu grupie. Wedle nauk ekonomicznych ta grupa jest po prostu kartelem, a nazywa się OPEC. Wraz z sojusznikami tworzącymi OPEC Plus odpowiada ona za ponad połowę światowej produkcji ropy naftowej. Zatem 6 marca w swojej siedzibie w Wiedniu przedstawiciele OPEC rozmawiają o tym, co robić. Zazwyczaj, gdy spada popyt na ropę, kraje OPEC dokonują po prostu cięć w produkcji. Wydawało się, że tak jak zawsze, kraje sojuszu dogadają się, ustalą konkretne kwoty dla każdego z państw, ale tym razem z porozumienia nic nie wyszło. Doszło bowiem do czołowego starcia największych producentów wewnątrz kartelu i drugiego i trzeciego największego producenta ropy na świecie, czyli Arabii Saudyjskiej i Rosji. Rosja nie godzi się na obniżenie produkcji o 300 tysięcy baryłek ropy dziennie, co wprawia w furię delegację saudyjską i kolejnego dnia dowiadujemy się ze źródeł w Arabii, że Riad postanawia zmaksymalizować swoją produkcję, jednocześnie wywołując wojnę cenową na rynku ropy. W poniedziałek 9 marca cena ropy nurkuje do poziomów niewidzianych od prawie 30 lat, a Arabia stara się przejąć rynki wcześniej zdominowane przez Rosję. Kolejne tygodnie to dalszy spadek cen na rynkach finansowych. W pewnym momencie baryłkę ropy Brent można było kupić na kontraktach za $20, czyli tyle, ile w Stanach kosztuje standardowy kubełek KFC. W niedługim czasie niska cena ropy naftowej zaczyna oddziaływać na cały świat, w tym na Stany Zjednoczone właśnie. Początkowo prezydent USA Donald Trump wypowiada się entuzjastycznie o niskich cenach, ale z czasem zauważa, że to stanowi również zagrożenie dla przemysłu łupkowego w samych Stanach. Do mediów przedostają się informacje, że Trump dał zielone światło Arabii Saudyjskiej do prowadzenia wojny i zalewania świata tanią ropą, ale do momentu, w którym nie będzie ona stanowić zagrożenia dla amerykańskiego sektora naftowego. Sytuacja ma jednak wpływ na amerykańskie koncerny i niektóre z nich muszą się powoli mierzyć z wizją bankructwa. Na przełomie marca i kwietnia Trump kilkukrotnie mówi o tym, że wojna cenowa jest szkodliwa, że powinna się zakończyć. 1 kwietnia mówi nawet o tym, że wierzy, że saudyjsko-rosyjska wojna cenowa zakończy się w ciągu kilku dni. Jednocześnie ze strony krajów OPEC, w tym również ze strony Arabii Saudyjskiej, dochodzą głosy, że powinno dojść do spotkania i nowego porozumienia. Warto tu przypomnieć, że Arabia Saudyjska przez cały marzec kategorycznie odmawiała jakichkolwiek rozmów. W końcu pojawia się informacja, że 6 marca ma dojść do wideokonferencji, na której znowu kraje OPEC usiądą do stołu i będą negocjować w sprawie cięć produkcji. Na kilka dni przed spotkaniem dochodzi jeszcze do zgrzytu między Saudami a Moskwą. Jedni oskarżają drugich o wywołanie wojny
cenowej, więc spotkanie zostanie przełożone na 9 kwietnia. Po 11-godzinnej wideokonferencji państwa OPEC dochodzą do porozumienia. No prawie, ponieważ jedno z nich postanowiło się zbuntować. Tym razem Meksyk nie godzi się na cięcia, które zostały mu przyznane. Umowa zakładała, że Rosja oraz Arabia Saudyjska zmniejszą podaż z 11 milionów baryłek dziennie do 8,5, czyli będą odpowiadać za największy spadek produkcji, a reszta państw zmniejszy swoją produkcję 23%. W przypadku Meksyku byłoby to 400 tysięcy baryłek dziennie, ale sąsiad Amerykanów godzi się jedynie na 100 tysięcy baryłek. Cały wielki historyczny deal wisi na włosku, ale na szczęście 12 kwietnia późnym wieczorem pojawiają się informacje, że państwa OPEC dobiły targu. Co prawda Meksyk nie zgodził się na swój przydział w cięciach, ale jak donosi Bloomberg, interweniował Trump. Miał on obiecać prezydentowi Meksyku, że Stany wezmą na siebie cięcia w produkcji, te brakujące 300 tysięcy baryłek dziennie. Wcześniej Rosja i Arabia Saudyjska domagały się od Stanów, żeby również dołączyły do umowy. Trump odmówił, twierdząc, że wraz z słabnącym popytem mniejsza produkcja będzie zachodziła rynkowo, naturalnie. Podsumowując, OPEC będzie produkował 10 milionów baryłek mniej dziennie, co stanowi ucięcie podaży o 10% w skali globalnej. Państwa kartelu liczą też na kraje nienależące do grupy, takie jak Stany Zjednoczone czy Kanada, że one również zmniejszą swoją produkcję, żeby dorównywać do spadku popytu, który, przypomnijmy, wyniósł 30%. I właśnie tutaj dochodzimy do pytania, czy ten wielki, największy w historii deal pomiędzy krajami produkującymi ropę naftową cokolwiek zmieni. Zapewne zmniejszy trochę tą dynamikę spadku cen ropy, no ale wciąż popyt jest niski i coraz niższy. Szef Międzynarodowej Agencji Energii Faith Birol twierdzi, że OPEC nie jest w stanie uratować rynku ropy, bo epidemia koronawirusa nie wiadomo jeszcze ile potrwa i jak bardzo wpłynie na spadek popytu. Jak na razie na rynkach finansowych cena baryłki Brent doszlusowała do poziomu z początku marca, ale już po spadkach spowodowanych brakiem porozumienia wówczas. Kto jest zatem wygranym, a kto przegranym całego tego thrillera, który rozgrywał się na rynkach ropy przez ostatni miesiąc? Początkowo w pierwotnej umowie OPEC z początku marca Rosja miała zmniejszyć produkcję o 300 tysięcy baryłek dziennie. Ostatecznie zmniejszyła ją o 2,5 miliona baryłek dziennie, więc nie zgodzili się na 300 tysięcy, musieli zgodzić się na 2,5 miliona. Arabia Saudyjska nie przejęła rynków, które zamierzała wygarnąć Rosji. No, nie znamy jeszcze do końca rezultatów tej potyczki, ale z różnych doniesień najbardziej zachodziło w pamięć to, że kraje choćby europejskie nie mają już gdzie składować taniej saudyjskiej ropy, więc nie będą po prostu jej więcej kupować. Bloomberg wskazuje na to, że zwycięzcą całej tej batalii został prezydent USA Donald Trump. Pomógł przypieczętować umowę oraz sam nie zagwarantował absolutnie nic, żadnych cięć, żadnych kwot w ramach produkcji w swoim kraju.